Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiejszym moim gościem jest Wojciech Jakubczyk. Jak widzicie, Wojciech jest tutaj ulokowany na takim honorowym miejscu, ponieważ zasiadł na honorowym miejscu w Akademii Fotooko, wykonał pracę dyplomową, zrobił serię zdjęć, miał wizję, zrealizował ją, obronił się, zdał egzamin dyplomowy i zasiadł w Akademii Fotooko, dołączył do grona absolwentów. Nie jest to łatwa sztuka, o czym za chwilę się przekonacie. No i cóż, witam Ciebie, Wojtku, bardzo serdecznie. Witaj serdecznie, witaj. Czy Twoja fotografia zaczęła się od tej przygody z pracą dyplomową z Akademią Fotooko? Czy możesz powiedzieć, że aparat miałem od dziecka? Nie, aparat od niedawna miałem, aczkolwiek pamiętam, że za czasów dziecka jakieś takie te archaiczne pierwsze aparaty gdzieś tam rodzicom się podbierało i próbowało się gdzieś tam coś robić, ale z tego co pamiętam, to właśnie próba podejrzenia wyciągniętej kliszy i sprawdzenia, jak powychodziły zdjęcia, zniweczyła skutecznie na dłuższy czas po prostu tą moją przygodę. Czyli gdzieś tam próby były w fotografii analogowej, liznąłeś tematy? Tak, dokładnie. Ale dopiero od niedawna zacząłeś się tym interesować i bardziej poważnie myśleć o fotografii. Dokładnie. Zaczęło się to właśnie w pracy, jaką wykonuję przy różnego rodzaju inwentaryzacjach budynków. Dostałem lustrzankę do rąk, te wszystkie pokrętła, wszystkie przyciski, nie wiadomo o co chodzi, jakieś przesłony. Nagle jak przyłożyłem oko do wizjera, nie było ostrości, z tyłu, co nie wiedziałem jeszcze, że to jest jakieś bokeh występowało. Jakieś czasy naświetlania, kompletnie nie wiedziałem jak się do tego zabrać. Praca wymusiła konieczność, umiejętność taką obsługi aparatu. Poniekąd tak. I co dalej? Tak. Cieszę się z tego, że mogę to wykorzystywać przy robieniu zdjęć mojej 1,5-rocznej córki. Czy chęć fotografowania swojego dziecka wystąpiła w trakcie? No bo od robienia zdjęć takich dokumentacyjnych, takich, które tam trzeba wykonać, niekoniecznie artystycznych, do zdjęć, które chce się robić i chce się rozwijać, no to jest daleka droga przecież. Prawda jest też taka, że troszeczkę wymogły na mnie to wakacje, jak byliśmy z żoną. Byliśmy w Grecji, na Korfu. Do końca życia będę tego żałował, że posłuchałem się kolegi, który powiedział mi, weź ze sobą telefon, telefony robią dobrze zdjęcia, nie kupuj lustrzanki. I do dzisiaj tego żałuję, bo miałbym tak piękne kadry, które bym stamtąd przywiózł, że mógłbym naprawdę rozpamiętywać je przez długie lata. Po tych wakacjach pierwsza lustrzanka właśnie, jaką kupiłem, Canona. No i tak się zaczęło, nie? Pierw zaczęło się to od tego jakieś tam powierzchowne łapanie, co to są te trójkąty ekspozycji, jakieś tam poprawne nastawienia, jakichś tam czasów naświetlania i tak dalej. Z czasem zobaczyłem, że coraz fajniejsze zdjęcia wychodzą, coraz ciekawsze rzeczy można zrobić i tak jakby przesiąknąłem tym. A skąd tatuaż? To jest już w ogóle długa historia. Długa historia, bo pracę dyplomową Wojtka obejmowała właśnie fotografowanie wytatuowaną osobę, więc stąd pytanie, jeszcze nie pokazujemy tutaj tego, nie wiemy jeszcze o czym mówimy. Jak już miałem tą lustrzankę i tak jakby troszeczkę się tym bawiłem, początki wykupienia kursu ABC fotografii i już gdzieś tam się wdrażałem powoli. I byłem na jednej sesji tatuatorskich u swojego tatuażysty. No i tak siedzieliśmy, właśnie rozmawialiśmy na ten temat różne, jak to tam, to czasami parę godzin schodzi, więc jest o czym rozmawiać. I właśnie wszedł tak jakby temat tego, że ludzie strasznie oceniają innych. Mamy dużo takich znajomych, którzy naprawdę pomagają i zwierzętom, innym ludziom i angażują się w jakieś akcje charytatywne, a wyglądają jak zakapiory z najgorszych dreszczowców, nie? I kompletnie nas rozbiło, te wszystkie wnioski, do jakiego doszliśmy. I na to wszystko, jakby zrządzenie losu, przyszła osoba, która chciała się umówić na tatuaż, co się później okazało, był to jakiś taki dobrej klasy lekarz, konkretnie chirurg. I stwierdziłem, kurczę, no rzeczywiście, może by poruszyć ten temat, że jednak sam też mam tatuaże, wykonuję pracę, jaką wykonuję na budowie i
tak jakby jest to w jakiś sposób respektowane przez inne osoby i jednym w jakiś sposób to przeszkadza, inne bez problemu do tego podchodzą, więc tak jakby no chciałem poruszyć po prostu ten temat, zobaczyć jak to można było ugryźć. Pozbierać te różne branże w jakiś sposób ze sobą w jedną całość i spróbować zestawić. Sytuacja się zdecydowanie zmieniła, bo tatuaż gdzieś z podziemia wyszedł do popkultury. Bez wątpienia widzimy po prostu tatuaże wszędzie praktycznie, ale jednak podejście do osób wytatuowanych nie zmienia się tak szybko, jak zmieniła się moda na tatuowanie. Nadal są pewne uprzedzenia. Czy to jest problem? Czy to jest taki rzeczywiście problem bardzo ważny? Bo twoja praca dyplomowa była kampanią społeczną, czyli poruszała temat, który jest ważny społecznie. Jak byś obronił właśnie to, że jest wiele innych problemów, ważniejszych może niż tylko tatuaż? Tatuaż na tyle ma, mieści się w tak jakby na tyle szerokim spektrum, że może oznaczać wiele różnych tak jakby rzeczy, jakie można by było jemu przypisać. Dla jednego jest to upamiętnienie jakiejś ważnej sytuacji. Przecież znamy też sytuacje starożytnych plemion, jakichś starożytnych ludów, gdzie też tatuowano, do dzisiaj się tatuują, gdzie to jest jakieś pokazanie jakiejś tam odwagi, jakichś cech charakteru męskich. Są tatuaże, tak jak właśnie mówiliśmy, że żeby się po prostu wybić z reszty tłumu szarej. Są tatuaże, które są też tak jakby no, poniekąd informacją typu grupa krwi i tak dalej, i tak dalej. Także to szerokie spektrum, myślę, że sięga każdej grupy społecznej i każdej odmienności, jakie występują. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale chciałeś poruszać kwestię odmienności jako takiej, ogólnej, nie tylko tematu tatuażu. Oczywiście. Tak jakby jednocześnie poruszyć kwestię tego właśnie tej odmienności, ale też z drugiej strony, że ten tatuaż czy jakiekolwiek inne odmienności są dla mnie obojętne, dopóki ktoś tak jakby nie wchodzi z butami w moje życie. Czyli tak jakby wyznaję tą zasadę, że dopóki ktoś nie próbuje mi czegoś na siłę wcisnąć, nie próbuje mnie do czegoś na siłę przekonać, to niech sobie robi, co sobie chce. Twoja praca wydaje się, że zrobił kilka zdjęć sobie. Zrobił sobie kilka zdjęć i jest cała praca. Bo rzeczywiście praca składa się z 9 ujęć na jednej planszy. Wydaje się, jakby to było jedno takie ujęcie. I wrażenie, że tej pracy nie było wiele. Możesz opowiedzieć o procesie powstawania kolejnych sesji zdjęciowych? Najgorszym wyzwaniem, którym się nie spodziewałem, że będzie taki problem, to będzie autoportret, z którym walczyłem, chyba podchodziłem do niego 6 albo 7 dni. I to było parę ładnych wieczorów, po parę godzin, ustawienia lamp, ustawienia wszystkiego, synchronizacja wyświetlania na telefonie, co widzi kadr, poprzez później czasy naświetlania, blenda w lewo, w prawo. To było naprawdę, wyzwanie było, ale w końcu gdzieś tam udało się ten autoportret zrobić. No i najgorzej było właśnie zebrać tych ludzi, którzy reprezentują tak jakby odmienne branże w jednym jakimś sensownym dniu, ale akurat mi się niestety nie udało tego zrobić. No i nadać temu jakąś formę, nie? Starałem się właśnie też poprzez wykorzystanie tej czerni i bieli nadać troszeczkę takiej powagi tej sytuacji, tej całej planszy. Czy planujesz robić takie sesje zdjęciowe? Czy do czegoś ta praca ci jest przydatna? Bo w Akademii Fotoko wychodzę z założenia, że dyplom musi być użyteczny, że musi być realizacją czegoś konkretnego, co chce się wykonać, czy to zajęcie jakiegoś dobrego miejsca w konkursie, czy wykonanie fotoksięgi, czy wystawy i tak dalej. Tutaj praca oczywiście jest potencjalna i możliwa do wykorzystania w kampanii społecznej, ale generalnie chodzi mi o to, czy chciałbyś się rozwijać w tej dziedzinie, masz jakieś plany? Na razie mam krótki romans z makrofotografią. Nie wiem, co z tego wyniknie, ale próbuję, coś tam sobie rzeźbię. Ale jeżeli chodzi o jedną rzecz, której się nie spodziewałem, że tak jakby przy robieniu tych zdjęć, przy tych sesjach, którą wywnioskuję, którą gdzieś tam uda mi się tak jakby namacalnie gdzieś tam tego dotknąć i później na sobie to znalazłem, że historie ludzi i opowiadane przez nich, bo starałem się wypytywać ludzi, dlaczego robili te tatuaże i tak dalej, i
okoliczności towarzyszące podjęciu decyzji o zrobieniu sobie tatuażu są tak różnym spektrum, od walki z chorobą po jakimiś znanymi egzaminami, kończąc na nie wiem, na jakichś tam kompletnych, dziwnych, różnych rzeczach, które są dla niektórych kompletnie błahe. Byłem naprawdę zdumiony tym. Jak udało Ci się namówić te osoby do pozowania, bo wiele z nich pokazuje twarze, więc nie chce być kompletnie anonimowa, nie ma jakichś zahamowań. Jest to dla nich zwyczajna sprawa, ale też nie boją się tego znaku graficznego gdzieś tam pokazywać szerszemu gronu, bo bardzo często jest w obrębie ubrani. Często tatuaże są po prostu zakryte, a tutaj każdy z fotografowanych osób pokazuje ten tatuaż, odsłania go. Nie było problemu z tym? Wiesz co, starałem się, nie namawiałem w żadnym razie nikogo, żeby pokazywał twarz, czy pozował w jakiś sposób, który będzie go w jakiejś tam niedogodnej sytuacji stawiał. Ale większość osób, które dobierałem, podziela moje przekonania na temat ogólnej odmienności, czy to piercing, czy to tatuaże, czy to cokolwiek innego. Czyli dopóki nie wkraczasz w moje życie ze swoimi pomysłami, to rób sobie co chcesz. W tym całym procesie nauki był jakiś taki element, który najbardziej był Ci przydatny, pomocny podczas tej rocznej nauki? Wiesz co, naprawdę czego byłem pod wrażeniem i nigdy wcześniej tak jakby tego nie miałem z tym styczności, to sama kompozycja tego wszystkiego, kompozycja całego kadru, planowanie, jak to ma wszystko wyglądać. Do tej pory, tak jak wszystkim się wydaje, że przychodzi gościu, kupuje lustrzankę, ustawia sobie na auto, tak, i wciska po kolei spust pigawki, licząc, że z jedną z 5000 zdjęć wyjdzie. A to jednak trzeba naprawdę nad dobrym kadrem, kurczę, posiedzieć ładnych parę minut, zastanowić się, przemyśleć. Spotkałem się z tym wiele razy i sobie przypominałem Twoje słowa, że na spontana jest bardzo mała szansa, że to wyjdzie. Trzeba wszystko zaplanować. Zwłaszcza właśnie w fotografii studyjnej, prawda? Że tutaj właśnie mamy lampy i gdy przesunę tę lampę w jedną lub drugą stronę, to już nie będzie to samo. Jest ogromna różnica. Dlatego podejrzewam, że miałeś takie problemy z ustawieniem siebie. Bo jest problem taki, że oczywiście nie możemy kontrolować w bardzo prosty sposób i trzeba, mówiąc krótko, latać do tego aparatu i tych prób jest masa. To też potwierdza, że fotografia jest bardzo bliska takiemu medium jak malarstwo chociażby, gdzie każdy element ma znaczenie i fotograf może decydować, a w fotografii studyjnej to już kompletnie musi nawet wręcz kontrolować i panować nad najdrobniejszymi elementami. Że każdy punkt, każda linia, każda płaszczyzna i ta konstrukcja obrazu jest niesłychanie ważna. Bez przeanalizowania i poznania, co tak naprawdę stanowi ten szkielet konstrukcji, ciężko jest osiągnąć bardzo dobre efekty. Jeszcze pozwolę sobie dodać właśnie, że sama manipulacja liniami, jakimiś stanami, jakimiś tych przedmiotów na odbiór bardzo, bardzo wpływa na odbiór. To jest to samo to słodkie w tej fotografii, to jest samo to słodkie, nie? Tak, to, że to nie jest tylko taka czysta matematyka, powiedzmy, tylko bezpośrednio wpływa na odbiór, czy to na zabarwienie, czy odbieramy to zdjęcie bardziej jako nastrojowe, bardziej dynamiczne, czy po prostu się nudzimy zwyczajnie oglądając to zdjęcie. Potwierdzam to całej rozciągłości. Twoje najbliższe plany fotograficzne? Odpocząć od fotografii? Nie, na pewno nie. Nie. Jestem sam ciekaw, jak potoczy się mój romans z makrofotografią. Makrofotografia. Bo naprawdę, no, wkręciłem się. Ten świat makro jest tak niesamowicie fascynujący. Te struktury ziarnka kawy, czy nawet jakichś kwiatów, to jest niesamowita rzecz. Niesamowita rzecz. No tak, jest to taki świat jak, ja to zawsze powtarzam, wielokrotnie już to mówiłem, jak świat oglądany z góry zaroiło się od zdjęć zrobionych właśnie z lotu ptaka, masa paralotniarzy,
wypłynęło gdzieś tam na szerokie wody. Dobrych fotografów, którzy pokazując pejzaże z, gdzieś tam z przestworzy, później drony i tak dalej, to się rozwinęło. Tak samo ta makrofotografia, to jest coś, czego na co dzień nie widzimy. Bo portret studyjny, to jeszcze jesteśmy w stanie, że tak powiem, nasze oczy się opatrzyły takimi zdjęciami, chociażby na reklamie. A tutaj jest świat, tym wszechświecie, można powiedzieć, o coś takiego. Ja i oczywiście cały schemat ustawiania całej ekspozycji, ostrości i tak dalej, bo to głębia ostrości jest bardzo malutka, więc kompletnie trzeba się przestawić. Tak, te technologiczne tutaj są, aspekty są niesłychanie ważne, zgadza się. No jeszcze modeli trzeba mieć. To jest prawda. Tylko czekam tylko na lato z utęsknieniem. No cóż, no życzę Ci tutaj dobrych osiągnięć, bo to bardzo wymagająca przy okazji fotografia. Myślę, że trudniejsza niż fotografia portretowa, czy przynajmniej jak dorosłych osób fotografujesz. Trudniej jeszcze się chyba dzieci fotografuje. Bym to porównał z makrofotografią, ale jest to jedno, dla mnie, według mnie jest to jedna z bardziej wymagających. Tak więc tutaj będziesz musiał się uzbroić w cierpliwość i wiele innych instrumentów optycznych. Wojciech, na zakończenie Akademii Fotooko każdy otrzymuje dyplom. Ja przygotowałem tutaj pierwszy raz zresztą dyplom w języku angielskim. Także są dwie wersje, jednak polska, druga angielska. Nie pozostało mi nic innego, jak pogratulować przede wszystkim, wręczyć Ci dyplom i oczywiście okładkę do tego dyplomu. Proszę bardzo, usiądźmy jeszcze na chwilkę. Dziękuję Ci uprzejmie. I życzyć dalszych sukcesów w fotografowaniu pejzaży, które nie zrealizowałeś, swojego dziecka, swojej córeczki, makrofotografii, ten świat, który się dopiero przed Tobą otwiera. No i portretów oczywiście, żebyś może tam gdzieś jeszcze te portrety kultywował. Gratuluję bardzo dobrej pracy, bardzo dobrze została odebrana. Wysokie walory estetyczne, również techniczne, ale i też wyraz był bardzo dobry. Spójność zdjęć, także ocena była bardzo, bardzo wysoka. No i zasiadłeś właśnie jako 11 absolwent w Akademii Fotooko. Życzę Ci wszystkiego dobrego, gratuluję Ci, no i dobrego światła Ci życzę. Dziękuję Ci serdecznie. Wszystkiego dobrego. Dzięki, wzajemnie.